jest takie stare piłkarskie porzekadło, że niewykorzystane okazje się mszczą. I my tak potraktowaliśmy tę teraz okoliczność do tego, żeby opracować jak najlepsze schematy rozwoju polskiej piłki nożnej. I spotkałem się dzisiaj z fachowcami z Ekstraklasy, oczywiście z Polskiego Związku Piłki Nożnej, z panem prezesem Zbigniewem Bońkiem na czele i z osobami, które chcą z jednej strony zapewnić jak najlepsze mechanizmy rozwoju dla polskiej piłki nożnej i to już od najmłodszych lat, można powiedzieć, od procesu szkolenia młodych chłopców i dziewczyn. I ten proces już został w dużym stopniu uporządkowany, szkolimy coraz lepiej. Ale jak wiemy, do etapu, do którego dążymy, czyli żeby polska piłka klubowa, polska piłka narodowa miała jak największe sukcesy, żeby świętowała sukcesy na arenie międzynarodowej, jeszcze trochę wysiłku musimy razem wykonać. I dlatego właśnie też cieszę się, że rozmawialiśmy o takich rzeczach najbardziej potrzebnych dla rozwoju polskiej piłki nożnej. To jest projekt, który leży mi bardzo mocno na sercu. Taki wielki projekt, Polska wielkich projektów i to jest jeden z naszych wielkich projektów, żeby Polacy świętowali sukcesy sportowe, coraz to bardziej powszechne. Oczywiście we wszystkich dyscyplinach sportowych, ale Polacy nam mówią i najbardziej masowym sportem jest oczywiście piłka nożna, więc w tej dyscyplinie sportowej na sukcesach zależy nam jak najbardziej. I dlatego cieszę się bardzo, że do tego spotkania doszło, że wymieniliśmy się bardzo pozytywnymi uwagami, zarówno w obszarze rozwoju młodzieży, rozwoju piłki klubowej, zatrzymywania zawodników tutaj w kraju, jak to robić, jak osiągać te sukcesy na arenie międzynarodowej, ale oczywiście również te kwestie bezpieczeństwa, gdzie też nasi tutaj działacze klubowi, działacze związkowi w dużym stopniu wspólnie myślą tak samo jak my, jakie mechanizmy należy zastosować, żeby właściwie ta łyżka dziegciu czasami psuje beczkę miodu. Tutaj uświadomiali mi też te statystyki nasi działacze, że na 4000 meczów mniej więcej rozegranych około 1% w 40 były różnego rodzaju incydenty i to też nie aż takie, które by powinny budzić od razu jakiś bardzo duży niepokój. Bo też chcę podziękować przede wszystkim tym prawdziwym, dobrym kibicom, którzy czasami robią przepiękne oprawy na stadionach i pamiętam oprawy, które uświadamiały całemu światu też pewną krzywdę w czasie Powstania Warszawskiego, czy co tutaj się działo w Polsce, to też jest bardzo ważne. Ale i kibice na pewno zdają sobie sprawę z tego, że czasami ci, którzy są tacy za bardzo, że tak powiem, wyrywni i nie działają tak, jak powinni, psują czasami tą całą beczkę miodu właśnie. A więc, szanowni państwo, ja cieszę się, że dzisiaj mogliśmy przedyskutować te problemy rozwoju polskiej piłki nożnej w obszarze narodowym, i klubowym, i młodzieżowym, i u seniorów. I jestem przekonany, że idziemy w coraz to lepszym kierunku, a w tym momencie mogę tylko jeszcze powiedzieć coś, na co wszyscy pewnie teraz, o czym wszyscy marzymy, że chcielibyśmy osiągnąć jak największy sukces na Mistrzostwach Świata zbliżających się. Ja wierzę w ten sukces i życzymy oczywiście naszym piłkarzom, żeby takie sukcesy osiągali, żeby taki sukces tam osiągnęli w Rosji. Na pewno 40 milionów Polaków w kraju i kilkanaście milionów za granicą sobie tego życzy. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta piłka zwolna, ale idzie w coraz to lepszym kierunku.